Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony! Moi drodzy, dziś materiał z bitwy rankingowej na Moskwie. Z tego, co widziałem na screenach podsumowujących tą bitwę, to będzie sporo postrzelane z pepeków, a co za tym idzie, wpadnie duża ilość cytadel. Autorem bitwy jest kolega Rygor707. Dziękuję za podesłanie tejże powtórki. Zobaczymy, jak tutaj się rozwinie sytuacja w trakcie tej potyczki. Teraz było chyba strzelone, mam wrażenie, z haeków, jak widzicie. Poszła salwa do Kremla. No i już mamy pierwsze obrażonka zadane. Kolejna salwa. Zobaczymy, jak to się w dalszym ciągu tutaj rozwinie. Udało się jakieś bonusiki zebrać, chyba do przeładowania i do kółka sterowego. Tam któryś z okrętów prawdopodobnie postawił sobie, mam wrażenie, zasłonę dymną. Teraz mamy pożar na Kremlu. No i już kolega obiera na cel kolejny pancernik, prawdopodobnie po to, żeby go podpalić. Nie wiem, czy powtórka nie jest zbagowana, bo kolega, widzę, strzela pociskami koloru pomarańczowego, czyli haekami, a jest to oznaczone, jakby strzelał pepekami, ale spokojnie, spokojnie, on tymi pepekami tutaj jeszcze postrzela. Teraz jesteśmy w takim miejscu, że nas nie widać, więc będziemy mogli sobie klepać przeciwników, nie przyjmując samemu obrażeń, dbając, szanując tutaj pulę punktów wytrzymałości. Jest jeszcze Grozowo i tym razem salwa do niego. Prawdopodobnie gdzieś nam będzie tutaj na tyłach próbował wypłynąć Loyang. Zobaczymy, czy uda się tego dżentelmena w niszczycielu Yeyang, przepraszam, czy uda się tego dżentelmena w tym niszczycielu jakoś tu poskromić. No i teraz dostajemy spota, ponieważ pokazuje się Minotaur. To jest chyba Minotaur z dymem, on chyba nie gra z radarem. Poszła pierwsza salwa, już są przeładowane pociski przeciwpancerne. Ten Minotaur jakieś tam obrażenia przyjął, do tego dostał pożarek. No i zobaczymy, do kogo tutaj będziemy sobie mogli jeszcze postrzelać. Grozowoj niestety uniknął tej naszej salwy. On tam ma chyba rozwalony silnik. No i teraz przez dziób przyjmujemy 14 tysięcy obrażeń, więc niestety dość taka salwa bolesna. Nie wiem tylko, czy to było od Kremla, czy to było od Kurfürsta, no ale cały czas jesteśmy widoczni. Prawdopodobnie jakiś niszczyciel może nas tutaj spotować. Gdzieś musi stać w miejscu, gdzie ta zasłona dymna go jakby od nas nie oddziela. Kolejna salwa za 4000 i już zmierza w kierunku Kremla następna. Tamta wywołała pożar. Zobaczmy, czy jeszcze jakieś pożarki uda się tutaj zrobić. Kurfürstu wystawia dziubek, wypływając za wyspy, więc do niego również salwa. Tym razem RNG również pozytywnie zadziałało, ponieważ mamy podpalenie na tym okręcie. Zobaczymy, czy kapitan tego Kurfürsta będzie chciał się ugasić, czy na razie się nie ugasi i będzie sobie potem regenerował pulę punktów wytrzymałości. A my zobaczmy, jak tu się sytuacja rozwinie dalej. No, gra Moskwą w tym momencie jest dość ostrożna, ale tutaj nie można sobie pozwolić na to, aby wypłynąć na przeciwnika. Teraz Yeyang rzucił torpedy w kierunku, zobaczcie, Kurfürsta. My jeszcze chyba zdążymy. Nie, już nie zdążymy tej salwy oddać. Niestety te wieże kręciły się tak naprawdę zbyt wolno. Jestem ciekaw, czy Kreml się załapie na te torpedy. Natomiast no, Yeyang tam nie będzie miał łatwego życia. Bacząc zwłaszcza na to, jak wygląda kwestia jego artylerii dodatkowej, to myślę, że z tym Yeyangiem sobie na spokojnie będzie mógł poradzić. Dość blisko jest też Grozowoj. No, a my sobie chwilowo tą bitwę, słuchajcie, tutaj przyspieszymy. Zobaczymy, jaki wariant gry na Moskwie
tu kolega sobie wybierze, czy będzie to wariant taki bezpieczny na dystansie, czy wchodzi w grę jakaś inna opcja. Niestety nie widzimy Kremla. Kreml jest w stanie naprawdę nam tutaj bardzo mocno zaszkodzić. On gdzieś tam się schował za dymkiem Grozowoja. Teraz jeszcze tam jest Thunderer. Zobaczymy, które z tych okrętów będą do nas strzelały. Tam Minotaur, zobaczcie, na takim dystansie próbuje tu gdzieś nas trafić. Poleciały nasze 220. Miejmy nadzieję, że wpadnie coś fajnego. Niestety te obrażenia były, jak widzicie, znikome. No i teraz jest Focus, bo strzela do nas i Kurfürst, i Kreml, i jeszcze Smoleńsk, tak jak widzicie, tam chyba Thunderer też stoi, także wygląda to dla nas na ten moment, powiem szczerze, dość nieciekawie. Jestem ciekaw, kiedy wpadną te cytadele, bo pamiętajmy, że przeciwnik tutaj ma dwa krążowniki, ma Minotaura, ma Smoleńska. Jeżeli chodzi o przebijanie pancerników, no to pamiętajcie, że Moskwa przy swoich działach 220 mm na dystansie takim na pewno 6 km lub mniejszym, bo to mam sprawdzone, jest w stanie wbijać cytadele w Yamato, więc prawdopodobnie również będzie w stanie wbijać cytadele w Kurfürsta. Kiedyś pokazywałem taką bitwę Petrusa, dużą ilość w takim pojedynku burta w burtę zapakował cytadel w konfrontacji z Yamato. Myślę, że jeżeli chodzi o pancerz tutaj Kremla, to również na takich mniejszych dystansach spokojnie sobie powinien poradzić. Teraz salwa strzelona tak dość ostro przed dziób. Myślę, że w tej drugiej już nastąpiła jakaś korekta, słuchajcie, która spowoduje, że gdzieś tam lepiej te pociski trafią. Niestety nie. Ta salwa chyba też nie doleci do przeciwnika, ponieważ ta salwa gdzieś tam prawdopodobnie zmierzała w kierunku skałek. No i zobaczymy, jak to się uda na bliższym dystansie podziałać. No, na tym dystansie raczej tu bym się cytadel nie spodziewał. Tu mogą wchodzić dość spore obrażenia, ale cytadel bym się nie spodziewał. Pojawia się Smoleńsk. No, on jeżeli pokaże nam burtę, to będzie dla niego naprawdę bolesne doświadczenie. Słuchajcie, ja zatrzymam na sekundę. Teraz trzeba jak najszybciej zatopić Smoleńsk i poczekać sobie z radarem po to, moi drodzy, aby tego radaru użyć przeciwko Minotaurowi, a Minotaur, nawet jeżeli się ustawi przodem lub dziobem, no to konfrontacja z Moskwą nie będzie należała do jakichś tam przyjemnych w jego wykonaniu. No i teraz pytanie, kogo tutaj wziąć na tapetę? Czy Smoleńsk, czy Minotaura? Zobaczcie, w tej chwili na tapecie jest Smoleńsk. Zobaczmy, czy jedna salwa wystarczy, czy będzie trzeba strzelić jeszcze raz. Niestety nie polosowało. Ja bym strzelił tu troszeczkę wyżej niż na linii wody. Jest korekta, jest poprawka. O, i właśnie już zaczynają wpadać cytadele, ponieważ ten okien był skontowany i odchodził. Zaczynają wpadać cytadele. No i teraz jak najszybciej będzie się trzeba zająć Minotaurem. Ten Minotaur, widzieliście, wyrzucił tutaj dużą ilość torped. On też jest chętny do tego, żeby pokazać burtę, czyli mówi do nas: daj mi cytadele, daj mi dużo cytadel, mamy duży kaliber. W te cytadele wpadły dwie i myślę, że jest tutaj w tej chwili tylko i wyłącznie kwestia jednej salwy i tego dżentelmena będziemy tutaj na spokojnie sobie żegnali, a że wypłynął z dymu, to już go tu będziemy widzieli na dystansie 8 km. Połasił się na torpedy strzelane z drugiej burty. No i teraz myślę, że zakończy tą potyczkę, bo już lecą kolejne pociski, także zostały nam dwa pancerniki, słuchajcie, i mamy tych cytadel zadanych 8, więc jestem ciekaw, jak blisko do Kremla będzie musiał kolega dopłynąć lub do Thunderera, żeby te cytadele im zadawać, no bo ma być ich tutaj 21 tych cytadel, z tego co widziałem na podsumowaniu tej powtórki.
tu jeszcze nic nie wiadomo, słuchajcie, nie wiadomo, czy to będzie bita wygrana, czy przegrana. Tutaj trzeba w tej chwili pchać do przodu. Grozowo jest na ogrysku. Za chwilę prawdopodobnie zostaniemy sami. No ciężko będzie wygrać z dwoma pancernikami, zwłaszcza, że tych HP-ków tutaj, zobaczcie, mamy nie za dużo, bo zostało nam 17 tysięcy. Teraz wjechała naprawka, no ale ta naprawka przywróci nam naprawdę tylko część. Myślę, że nawet nie będziemy mieli połowy. No i idą salwy do Thunderera. Już są załadowane pepeki. Zobaczcie, ten dystans się robi około 6 km. To jest to, słuchajcie, o czym wcześniej wspominałem. Thunderer nas ignoruje, bo my gramy oczywiście krążownikiem. W związku z powyższym, no, nie powinna mu się tu w teorii stać jakaś wielka krzywda, no ale ta krzywda powoli zaczyna się dziać, ponieważ te cytadele tutaj wchodzą w ten okręt, więc o, kolejna cytadela, tym razem oprócz wcześniej pozyskanego dużego kalibru dewastującego uderzenia mamy jeszcze wsparcie. Trzeba odkręcać od tego dżentelmena, aby nam z pepeków nie walnął salwy w burtę. Ja nie wiem, czy on poluje na nas, czy na nas, ale z haeków, czy na grozowoja. No i teraz będziemy tego pana tutaj ewidentnie prawdopodobnie kończyli. Dociągamy ostatnią wieżę. Czy ta wieża da radę dociągnąć? Dała radę dociągnąć i znowu mamy 3 cytadele. I w tym momencie tych cytadel zrobiło się 21, także zobaczcie, jak 13 cytadel zrobionych na pancerniku z Moskwy, ale to, tak jak mówiłem wam, to jest kwestia dystansu. No, kolega Rygor został w tym momencie zatopiony przez Kremla. W związku z powyższym zapraszam was na podsumowanie tejże bitewki. 5 minut do końca boju. Bitwa, moi drodzy, jak najbardziej pozytywna, na mega, mega wielki plus. 21 cytadel, dewastujące uderzenie, wsparcie, duży kaliber, 267 tysięcy obrażeń, 3 fragi. Niestety okazało się, że była to porażka. W sumie 180 trafień działami artylerii głównej, 3 razy do tego obrona bazy. 2078 expa bazowego na bitwie, słuchajcie, przegranej, więc tutaj na pewno byłoby grubo ponad 3000. 103 tysiące trafione w Thunderera, to chyba widzę z tego, co jest klanowicz z MSB, 30 parę tysięcy w Minotaura, 27 tysięcy w Smoleńska, ponad 50 tysięcy w Kurfürsta, ponad 40 tysięcy w Kreml. No i mam jeszcze tutaj zarobek, zobaczcie, bez konta premium w tej bitwie udało się zarobić 245 tysięcy, gdyby konto premium było 479 tysięcy, to by był ten taki realny zarobek. Moskwa ma potencjał, słuchajcie, jeżeli te wejdą te zmiany, które były omawiane na blogu deweloperów i te linie radzieckich krążowników się troszeczkę pozmieniają, a Moskwa stanie się okrętem specjalnym, to myślę, że to będzie jednostka, którą przede wszystkim będzie warto nabyć lub wygrindować, jeśli ktoś nie ma przed tymi zmianami, bo za darmo dostaniecie 10 jako okręt specjalny, a jak to niektórzy mówią, 10 premium, przy czym pamiętajcie, że 10 zarabiają gorzej niż 9 premium, bo mają wysokie koszty obsługi i są to okręty jednak specjalne, a nie okręty premium. I tą informacją kończę ten materiał. Zapraszam na kolejne i mówię wam do usłyszenia.